Cześć, witam Was w kolejnym pasjonującym filmiku na tym kanale. Dzisiaj nie będzie żadnego omówienia, żadnej recenzji specyfiku dobrody, ani tudzież innych rzeczy. Będzie film o Lego, ale nietypowy. Do nakręcenia tego filmiku zainspirowała mnie ciocia od klocków, która w jednym z poprzednich swoich wideo wymieniała zwierzęta, jakie posiada z czasopisma Lego Explorer. Ja też mam kilka ładnych zwierząt, dlatego tym razem ja się postanowiłem pochwalić, co mam. Na pierwszą pozycję wysuwa się Gekon. Gekon z poprzedniego numeru Lego Explorer. Bardzo ładne zwierzę zbudowane z klocuszków. Ogon i tułów oraz główkę i łapki ma ruchome. Bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się to zwierzę. Na następną pozycję sobie biorę mrówkę. Mrówka, która też jest bardzo fajnie wykonana, bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie wykorzystane elementy wajch jako czułki, a także bardzo fajnie wykonane nóżki jako rączki droida. Nie wiem, czy będzie widać. O, widać. Jako nóżki droida. Bardzo ładny element. Na następny biorę pingwina. Pingwin, jaki jest, każdy widzi. Bardzo uroczy też uważam. Oczka ma takie przymknięte, jakby spał. A z płetw zrobione stópki. Także czarne płetwy są w kolekcji. Kolejną kałamarnicę. Kałamarnica wygląda następująco. Ma dużo białych groszków i czerwonych elementów. Tylko tak się zastanawiam, mogli tu użyć jakiegoś płaskiego elementu, ale trudno. Dużo inaczej, ponieważ ośmiornica, jak wiemy, dużo macek ma. Bardzo fajna budowla z klocków. Następnie papugę. Papuga, która też jest świetnym, była świetnym dodatkiem do gazetki Lego Explorer. Bardzo fajne oczy, takie czarno-białe, a nie biało-czarne, jak to zwyczaj bywa. Ruchome nóżki, ruchome skrzydełka, przepraszam. Ruchomy ogon. Bardzo ładnie się prezentuje ta malutka papuga. I ostatni
z moich zwierząt. Goryl! Goryl prezentuje się też bardzo fajnie. Przez stawy kulkowe ma zbudowane te swoje odnóżka. Bardzo fajny element, który pierwszy raz widzę w takim kolorze, imitujący oczywiście futerko, kilka czarnych elementów. Bardzo fajnie wykonany gorylek. W takim razie, aha, jeszcze jedno. Link do kanału Cioci od Klocków macie tu w opisie na dole. A link do jej wideo, w którym wspomina, jakie ma zwierzęta z Lego Explorer, znajduje się tutaj. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie i życzę znośnego. Na razie, cześć!